Keto Wtorek, odcinek 69. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj kontynuacja serii dotyczącej sportu na keto i porozmawiamy sobie głównie o treningu siłowym i powiem Wam też, dlaczego ja osobiście wybieram częściej trening siłowy niż trening aerobowy. Zapraszam. To nie jest film skierowany do jakichś lifterów, do osób, które naprawdę są zaawansowane w temacie. To jest film skierowany głównie do osób, które po prostu chcą być zdrowe, być może chcą schudnąć, chcą być w keto i szukają dla siebie właściwej drogi. Pierwsza rzecz. Trening siłowy nie oznacza, że musisz podnosić ciężary na siłowni i być po prostu pakerem. Ja nie jestem pakerem, a trening siłowy uwielbiam. Trening siłowy to znaczy, że wykonujemy jakiś rodzaj treningu, gdzie musimy użyć siły. Właśnie mi zaszło świat, słońce za chmurę. Jeżeli podnosimy ciężary, no to tak, jest to trening siłowy. Natomiast jeżeli robimy squat, czyli najzwyklejszy na świecie przysiad, to również jest to trening siłowy, bo swoje 60 mniej więcej procent swojej wagi musimy też podnieść, wstając z tego przysiadu. Jeżeli robisz pompki, jest to też rodzaj treningu siłowego. Nie musisz chodzić na siłkę, żeby robić trening siłowy. Jeżeli używasz jakiegoś TRX-a, który dodatkowo jeszcze będzie te mięśnie głębokie wzmacniał, ale to też będzie trening siłowy. Jeżeli używasz, jeżeli robisz właśnie trening z obciążeniem własnego ciała, kalistenikę, będzie to trening siłowy. I dlaczego on jest on tak ważny? Ponieważ przeciwdziała sarkopenii. Sarkopenia to jest pozbywanie się naszej masy mięśniowej. Z wiekiem tą masę mięśniową tracimy, a jeżeli tracimy masę mięśniową, to po pierwsze spada nasz metabolizm, czyli jest nam trudniej schudnąć, a łatwiej przytyć, a po drugie w pewnym momencie po prostu prowadzi to do śmierci, bo jeżeli nie mamy mięśni, no to nie jest w stanie nasz organizm po prostu poprawnie funkcjonować. Dlatego jeżeli jesteś na keto i na przykład nie możesz schudnąć, wierzysz, że prawdopodobnie masz problem z metabolizmem, to w pierwszej kolejności spróbuj dodać do swojej aktywności, jeżeli w ogóle ona jest jakaś w ciągu dnia, trening siłowy. Wystarczy na początek 2-3 razy w tygodniu, nie wiem, 15 minut. Jak nie masz 15, to chociaż 5, a jak nie masz nawet tych 5 minut, to zrób 5 pompek i 10 przysiadów, jak wstajesz rano z łóżka. I to będzie nawyk, który w przyszłości naprawdę zaprocentuje. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Badania osób właśnie na keto. Było w 2010 chyba roku badanie na, z tego co pamiętam, 18 kobietach. Zwykłych kobietach, to każda kobieta jest niezwykła oczywiście, ale chodzi mi o to, że to nie były sportsmenki, to były kobiety o BMI powyżej 25, czyli takie zazwyczaj z lekką nadwagą. I te kobiety znowu podzielono na grupę, która była na diecie ketogenicznej przez 8 tygodni, więc już ta adaptacja raczej nastąpiła, i na grupę kobiet, która na tej diecie ketogenicznej nie była. I obydwie te grupy oprócz tego rodzaju odżywiania wprowadziły trening siłowy. Z czym się to wiązało? Otóż w grupie nie keto spowodował oczywiście trening siłowy przyrost masy mięśniowej, średnio 1,5 kg, z tego co pamiętam. Natomiast dodatkowo w grupie ketogenicznej oprócz przyrostu masy mięśniowej nastąpił równocześnie ubytek tkanki tłuszczowej. Czyli zobaczcie, będąc w ketozie, dokładając trening siłowy, nie dość, że idzie nam w górę masa mięśniowa, to o wiele łatwiej jest po prostu schudnąć z tłuszczu. I to jest bardzo, myślę, dobra informacja. W 2018 roku było z kolei, znalazłam badanie na mężczyznach, też mężczyznach, nie sportowcach, którzy też mieli nadwagę, i znowu dwie grupy kontrolne, i słuchajcie, to samo. W grupie na keto, oprócz tego, że masa mięśniowa poszła delikatnie w górę, to nawet średnio 5,5 kg
te osoby chudły z tkanki tłuszczowej i co ważne, z tłuszczu wiscelarnego, czyli tego na brzuchu, który jest najbardziej prozapalny i odpowiada za zawały, problemy z sercem itd., itd. Jest to po prostu ta tkanka tłuszczowa, której powinniśmy się starać za wszelką cenę pozbyć. I większość badań, do jakich udało mi się dotrzeć, dotyczących keto i treningu siłowego, pokazuje, że to po prostu jest niesamowite, jak duża jest różnica, jeżeli chodzi właśnie o spalanie tkanki tłuszczowej, jeżeli jesteśmy w ketozie i trenujemy siłowo. W zależności od tego, jakie mamy cele, to możemy też do tego dopasować trening siłowy. Jeżeli głównie zależy Ci na rekompozycji ciała, czyli zamianie tkanki tłuszczowej na mięśniową i na tym, żeby wyglądać lepiej, to 8 do 12 powtórzeń danego ćwiczenia. Czyli na przykład robisz 8 pompek. Jeżeli nie dasz rady zrobić normalnych pompek, to robisz pompki babskie, czyli pompki na kolanach na początku. I po tych 8 pompkach, gdzie już ostatnio to tak ledwo dajesz radę zrobić, robisz sobie około 60 do 90 sekund przerwy i robisz kolejną serię tych 8 pompek. I tak robisz na przykład 3 czy 4 serie, czy 2 serie, jak nie masz siły na więcej. Chodzi o to, że będzie Ci przybywać siły z każdym treningiem. Oczywiście pomiędzy treningami robimy przerwy, wystarczą, nie wiem, 2-3 treningi siłowe w ciągu całego tygodnia i zwiększamy obciążenie. Możemy potem robić normalne pompki, możemy robić pompki na jednej ręce, pompki z klaśnięciem. Możemy dodać również inne ćwiczenia na dane grupy mięśniowe, tak żeby też cały czas był progres i była zmiana. Bo jeżeli będziesz robić przez całe życie serię 10 takich samych ćwiczeń, no to tego progresu nie będzie, bo jest Twoja siła większa, więc po prostu w pewnym momencie się zatrzymasz i nie pójdziesz już do góry. Także ta zmiana też jest ważna. I to jeżeli chodzi o rekompozycję. Jeżeli chcesz spalić tkankę tłuszczową, ale zależy Ci również bardziej na wytrzymałości, to wtedy robimy więcej, właśnie 12-20 powtórzeń z krótszą przerwą pomiędzy, czyli jakieś 30 do 60 sekund. I znowu ta sama zasada, różnego rodzaju ćwiczenia mogą być izolowane na jedną partię mięśniową, mogą być na więcej partii mięśniowych, można to robić na siłowni, można to robić w domu, może to być kalistenika, czego dusza pragnie. Jeżeli zależy Ci na sile, czyli chcesz po prostu być coraz silniejszy, to wtedy tych powtórzeń jest mniej, bo od 1 do 5, moim zdaniem 1 to trochę mało, lepiej byłoby około 5, ale to musi być tak duży jakby ciężar, zazwyczaj nie wystarcza sam ciężar naszego ciała, że po prostu przy tym 5 powtórzeniu to już jest po prostu koniec. I wtedy odpoczynek pomiędzy seriami to już jest kilka minut, 2-3, maksymalnie 5 minut. I to raczej, jeżeli już chodzi o siłę, no to rzeczywiście sprawdzają się najlepiej ciężary, siłownia i na pewno, jeżeli nie potrafisz tego robić samodzielnie, to pod okiem specjalisty, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Ile tego białka na keto, to odsyłam Cię do filmu, w którym to wszystko dokładnie opisuję. Natomiast chciałabym podkreślić po raz kolejny, że trening siłowy jest moim zdaniem kluczowy. Nie po to, aby być pakerem, nie obrażając pakerów, bo szanuję, ale aby być zdrową osobą z odpowiednim metabolizmem, szczupłą w miarę, a przede wszystkim samodzielną po wsze czasy. Czyli jak przychodzi starość, to nie siadamy na wózku, bo mamy masę mięśniową. Więc naprawdę warto, nawet jeżeli lubisz biegać, to połączyć po prostu trening aerobowy, o którym była mowa tydzień temu, z treningiem siłowym i na przykład raz, dwa, trzy razy w tygodniu robić trening aerobowy, ale też te 2-3 razy w tygodniu robić trening siłowy. Można to rozdzielić na kilka grup mięśniowych, że na przykład we wtorek, w poniedziałek biegam, we wtorek robię klatę, bicki i tak dalej, w środę idę na basen, w czwartek robię nogi, w piątek sobie robię tabatę, bo trening interwałowy też jest bardzo fajny, ale to myślę, że 1-2, no maksymalnie 3 takie treningi w tygodniu, żeby też mieć czas na regenerację, a na przykład w weekend odpoczywam. No i to też nie jest tak, że każdy ten trening ma trwać 2 godziny, bo czasem dobry trening można zrobić w 15 minut, a nawet 5-minutowy trening jest lepszy od treningu, którego nie wykonałeś. Więc pamiętajmy o tym, za tydzień zapraszam na temat tego, czy i jak jeść węglowodany, będąc na keto i trenując. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!